Witajcie na kanale wideotesty.pl. Z tej strony Paweł i zapraszam Was dzisiaj na prezentację gry Backstab. Gra ukazała się na platformie Android oraz iOS. Wczytajmy sobie tu jakiś wcześniejszy zapis gry. No i znajdujemy się w mieście. Jest to jedno z dostępnych miast w całej grze. Mamy tu już na starcie kupca, do którego zaraz się udam. Ale jest tu także strażnik z skrzynką, który broni skarbu. Są to takie znajdźki, których w tej grze znajdziemy naprawdę bardzo dużo. Sam kupiec oferuje nam ulepszenia, jak i amunicję do pistoletu. Kupców znajdziemy w tej grze naprawdę bardzo dużo, ale oferują praktycznie cały czas to samo, więc niezależnie od tego, do którego się udamy na konkretnej lokacji, będziemy mogli zakupić praktycznie to samo. Jeżeli chodzi o miasto, to jest naprawdę bardzo żywe, jednak nie znajdziemy tutaj zbyt wielu mieszkańców, ponieważ znajdują się tutaj strażnicy. Tak prezentuje się mapa miasta. Mamy tu dostępne zadania z wątku fabularnego, jak i pobocznego. Jednak zadania poboczne są naprawdę bardzo nudne i schematyczne. Jeżeli wykonamy ich kilka, już naprawdę nie będzie nam się chciało ich wykonywać po raz kolejny. Teraz właśnie biegnę do Taylora, żeby wykonać zadanie z wątku głównego. Sama postać potrafi szybko biegać, jak i dobrze walczyć, wspinać się po budynkach. Można powiedzieć, że to taki trochę bohater z Assassina Creed'a, który jest bardzo dobrze wyszkolony. Dobrze, znajdujemy się już na miejscu. Teraz właśnie tutaj porozmawiamy z Taylorem, żeby dał nam zadanie. You promised to help me with Duncy Cross. You may have noticed I have bigger things to worry about than the life of a single man. And I helped your men send those British warships to the bottom of the harbor. We had a deal. Honor it. We are in the midst of part two of our attack. We will seize and hold the entire harbor. Just prior to our attack, you will have your chance to rescue Dunsey. Is that acceptable to you? Yes. Good. Then let's not waste any more time. Bardzo podoba mi się w tej grze voice acting. Wszystkie teksty są wypowiadane przez profesjonalnych lektorów po angielsku. Jest to plus całej produkcji. Gameloft stosuje właśnie tego typu rozwiązania i moim zdaniem idzie w dobrą stronę, jeżeli chodzi o dobór aktorów do gier. No i znajdujemy się w porcie. Jest to misja skradankowa. Musimy tutaj wykonywać ciche zabójstwa jak na razie. Te żółte znaczniki pokazują mi, gdzie muszę się udać. Pełnią one także rolę zapisu. Reporting, sir. This part of the harbor is clear of intruders. Very well, but keep your eyes open. Tyler Cross's men are a devious lot of scoundrels. I zbliżamy się powoli do pierwszego przeciwnika, którego tutaj zabijemy. No i wykonamy tutaj teraz taką efektowną egzekucję po cichu. I z kolejnym przeciwnikiem także się tutaj rozprawimy. Jeżeli chodzi o te egzekucje, to naprawdę są one bardzo efektowne oraz brutalne. Widać, że produkcja jest skierowana bardziej dla starszego odbiorcy.
Można powiedzieć, że największą wadą całej tej gry to jest przede wszystkim powtarzalność. Jest ona tutaj dostępna na każdym kroku, jak widzimy. Wykonujemy tutaj ciche zabójstwa, które animacją praktycznie nie różnią się w żaden sposób. Tak samo misje poboczne. W tej grze był ogromny potencjał, niestety został troszeczkę źle wykorzystany i zaprzepaszczony. Można byłoby na pewno tą grę lepiej rozbudować i byłaby ona naprawdę wielkim hitem. Wcześniej ta gra ukazała się na telefonie Sony Xperia Play i to był ekskluzyw właśnie na ten telefon. Później oczywiście pokazały się kolejne wersje na Androida jak i iOS-a. No i mamy tutaj już kapitana, którego musimy także zabić i widzimy cały czas te same sceny. Henry, I thought you were dead. There were rumors you escaped from. We can discuss all that later. Right now we need to get you out of here. What about that ship? If we can remove that barricade with some kind of explosive, we'll sail right out of the harbor. No i musimy się udać po materiały wybuchowe, żeby wysadzić ten pomost i uciec statkiem. I teraz czeka na nas walka, która jest po prostu koszmarna. Wystarczy cały czas naciskać przycisk ataku, żeby zaatakować przeciwnika. Możemy także się blokować, ale to praktycznie nie ma większego sensu. Wystarczy po prostu cały czas naciskać przycisk akcji i ataku, żeby móc zaatakować przeciwnika i zadać mu obrażenia. Tutaj także pojawił się tak jakby kolejny błąd. Wykonywaliśmy tę misję po cichu po to, żeby teraz było głośno i była wielka akcja wojenna. W tej grze jest tego naprawdę bardzo dużo i wszystkie akcje skradankowe kończą się później głośnymi rozróbami. Po poległych przeciwnikach znajdziemy także przedmioty, jak na przykład złoto czy amunicję. Tak, są to naprawdę bardzo śladowe ilości i praktycznie nieodczuwalne. No i mamy teraz materiały wybuchowe. Udajemy się więc na pomoc, żeby go wysadzić. Grafika w tej grze jest napędzana przez silnik Unreal i bardzo dobrze on sobie radzi, jeżeli chodzi o platformy mobilne i gry. Jedynie czasami zaobserwowałem na swoim tablecie, że występują problemy przy większych akcjach, która potrafi czasami zwolnić. Są to momenty niezwykle rzadkie i można powiedzieć, że gra jest bardzo płynna. Sterowanie w tej grze także nie należy do najprzyjemniejszych. Wykorzystujemy wirtualne przyciski, jak i przyciski po prawej stronie ekranu. Tutaj widzimy kolejny błąd graficzny. Sterowanie jest nieprzemyślane, ponieważ żeby biegać musimy nacisnąć palcem na wirtualny joystick oraz nacisnąć przycisk biegu. Nie możemy wtedy oczywiście się rozglądać, ponieważ jest to utrudnione. No i teraz ustawiamy beczki z prochem. Można powiedzieć, że gra jest taką mobilną wersją Assassin's Creed'a, jednak występuje w backstabie bardzo dużo błędów, takich drobnych błędów, jak i większych, jak na przykład nieprzemyślane sterowanie, błędy graficzne, niewidzialne ściany, bardzo słaba walka opierająca się tylko na ataku. Ale mimo wszystko gra jest naprawdę bardzo przyjemna i wydaje mi się, że warta jest swojej ceny 23 zł, jaką przyjdzie nam za tą grę zapłacić. Bardzo przypomina Assassin's Creed'a. Jeżeli lubimy tamtą grę, to w tej będziemy się naprawdę bardzo dobrze czuli. No dobrze, zobaczyliście sobie Backstabba.
wersji na Androida. Zapraszam Was na wchodzenie na nasz portal wideotesty.pl, na nasze forum, jak i lajkowanie naszego fanpage'a na Facebooku. Trzymajcie się, cześć! Edmund Kane happened.